Patrzcie się, co kupiliśmy. To jest 10 kilo pomarańczy. Ostatnio zauważyliśmy, że dużo naszych sąsiadów ma takie wielkie siaty i podwiesza sobie pod drzewami. My postanowiliśmy zrobić to samo. A po co nam te pomarańcze? Będziemy wyciskać z nich sok. Chodźcie. Ostatnio kupiliśmy z Łukaszem taką super wyciskarkę do pomarańczy i kiedy pierwszy raz wyciskałam sok ze świeżych, zaczęłam myśleć o tym, że sok ze świeżych pomarańczy kojarzy mi się z luksusem. I tak sobie pomyślałam, dlaczego tak jest? Bo wiecie, jak myślę o soku pomarańczowym, to myślę od razu o białej willi, o hotelu pięciogwiazdkowym, o basenie, o gorącej słonecznej pogodzie. I pomyślałam, że może chodzi o to, że zazwyczaj w restauracjach czy w jakichś barach sok ze świeżych pomarańczy jest jednym z najdroższych napojów bezalkoholowych. A może chodzi o same wakacje, że tu zazwyczaj w wakacje właśnie pije się do śniadania, czy gdzieś tam w wolnym czasie ten sok ze świeżych pomarańczy. I w każdym razie zaczęłam myśleć o tym, że to jest ciekawe, że to nie jest tak naprawdę duża rzecz, a dla mnie to jest synonim luksusu, szklanka soku ze świeżych. I zaczęłam myśleć też o tym, że mam wrażenie, że w obecnych czasach zmieniło się pojęcie trochę luksusu, bo jeszcze jakieś 10 lat temu, czy parę lat temu wstecz, luksusem były rzeczy, przedmioty, drogie samochody, olbrzymie wille i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście dalej tak jest, ale zauważamy też taką zmianę, że luksusem staje się po prostu czas. Czas wolny, czas, który możemy spędzić z bliskimi, ponieważ jesteśmy tak mega zagonieni i tak dużo rzeczy walczy o naszą uwagę, że właściwie luksusem jest taka chwila, kiedy możemy beztrosko spędzić ją z bliskimi, z mężem, z chłopakiem, albo nawet sami ze sobą, taki wiecie, quality time, taki dobry czas. Albo luksusem jest także wolność, ponieważ mamy tyle zobowiązań, tyle deadline'ów, tyle rzeczy nas gdzieś tam trzyma. Dużo osób pisze właśnie do nas o tym, że z chęcią by podróżowali, ale mają już tak dużo zobowiązań, dom, rodzina, praca, jakieś tam inne rzeczy, że nie są w stanie po prostu tego zostawić na dłużej. Więc zaczęłam myśleć o tym, że po prostu teraz już nie jest tak, że trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby żyć w jakiś tam sposób taki luksusowy czy dobry. Tych pieniędzy tak naprawdę wcale nie trzeba dużo i o tym też mówi autor książki 4 godziny tydzień pracy. Właśnie o tym, że wcale nie trzeba mieć dużo kasy, żeby żyć na bardzo fajnym poziomie. I cała ta rozkmina tak naprawdę prowadzi dzisiaj do tego, że my Wam chcemy właśnie opowiedzieć o tym, w jaki sposób my żyjemy, w jaki sposób my zarządzamy finansami, że to pozwala nam na całoroczną podróż, że te oszczędności wystarczyły nam, mimo że oszczędzaliśmy tylko rok, te oszczędności wystarczyły nam na całoroczną podróż. Jak to się stało? Jak my tymi oszczędnościami zawiadywaliśmy, że tak powiem? Zapraszam na dalszą część. To jest specjalny gwóźdź w ogóle na to. Zobaczcie. Proszę. Teraz już jak jesteśmy prawowitymi członkami tej społeczności kampingowej. Oto przed Wami 10 punktów na tanie życie w vanie. Punkt pierwszy. Nie płacimy za noclegi. Szukamy zawsze miejsca, na którym możemy zostawić nasz samochód, spędzić całą noc. Szukamy ich na aplikacji Park4Night, bo tam się znajduje po prostu miejscówki darmowe. Nie śpimy na kampingach ani na płatnych parkingach, bo każdorazowo musielibyśmy zapłacić 10-15 euro co najmniej za camping albo 5 euro za parking. Więc omijamy płatne miejsca szerokim łukiem, no i śpimy na dziko wśród przyrody. Całkowicie za darmo. Drugim naszym sprawdzonym sposobem są zakupy w dyskontach. Staramy się kupować albo w Lidlu, albo w Aldim, albo jakikolwiek tam dyskont w danym kraju jest. Zdarza nam się także chodzić na targi, jeśli wiemy, że tam też jest możliwość dostania niedrogiego jedzenia. I zawsze idziemy na zakupy raz w tygodniu, kupujemy wtedy zapasy na cały tydzień, a jeśli byliśmy w podróży w drogich krajach, to kupowaliśmy nawet na miesiąc. Norweski, za takie pieniądze kupiłem sobie koszyczek malutki, może chlebuś, winko i tyle. A tutaj? Patrzcie, ile mamy żarcia. Kupujemy makarony, słoiki, a także warzywa. I to sprowadza się do tego, że raz, że
dyskontach jest po prostu taniej, a dwa, że praktycznie zawsze idąc na zakupy, kupuje się także jakieś dodatkowe rzeczy, bo coś tam nas kusi, także ograniczając ilość chodzenia na zakupy, ograniczamy ilość tych wydawanych pieniędzy na takie rzeczy, które nas skuszą. Zbędne. Dokładnie. Punkt trzeci, nie chodzimy do restauracji, nie chodzimy do kawiarni, gotujemy tutaj. Zakupów zakupionych w dyskoncie, po prostu robimy sobie pyszne potrawy, mamy garnki, patelnie, kuchenkę, przyprawy, wszystko co potrzeba. Mamy internet i mamy dostęp do przepisów, więc możemy naprawdę ugotować dobre jedzenie. Tak samo jest z kawą, nie chodzimy najczęściej, nie chodzimy dość często na kawę. To jest w specjalnych okolicznościach albo po prostu jakieś romantyczna randka, to może pójdziemy na jakąś kawkę, herbatkę albo jakiś sok. Natomiast na co dzień pijemy kawę tutaj, mamy kawiarnkę, mamy yerbę mate i po prostu w ten sposób oszczędzamy, bo to są duże kwoty. Jeżeli się tak pije tą kawę codziennie w dwie osoby, to jest jednak dużo pieniędzy, żebyśmy pili zawsze na mieście. Dokładnie, z tym wiąże się od razu czwarty punkt. Kiedy idziemy na wycieczkę, kiedy idziemy zwiedzać miasto, staramy się zawsze zabierać ze sobą prowiant na drogę. Najczęściej jest to jakiś taki, mamy takie słoiczki pasztetów z warzyw. I do tego zabieramy sucharki, jakiś suchy chleb, nawet zwykły chleb się sprawdza. I to jest bardzo fajna, prosta, pyszna, szybka przekąska. Jeśli idziemy na przykład na cały długi dzień, to nieraz braliśmy wcześniej przygotowany obiad, to mamy pudełeczka plastikowe, zawsze bierzemy także napoje, mamy bidony, tam mamy wodę, czasami bierzemy także kawkę, także nadal właśnie dzięki temu gotujemy i nie kupujemy na mieście. Kolejnym szóstym naszym sposobem na oszczędność, na niewydawanie zbyt wielu pieniędzy jest pranie poza pralniami. Udało nam się to ograniczyć dzięki naszemu workowi, jak już wiecie, pierzemy ręcznie i pierzemy tutaj. Dla tych, co nie posiadają worka, można też prać w wiaderku, jest taki sposób, między innymi Tony Halik tak robił. A jeśli interesują się Was te sposoby, zapraszamy Was do naszego odcinka o praniu właśnie. Punkt siódmy to jest tanie tankowanie. Staramy się tankować na stacjach samoobsługowych, ponieważ na stacjach samoobsługowych jest dużo taniej. We Włoszech jest też taka sytuacja, jeżeli ktoś tankuje na stacji benzynowej obsługowej i jest tam taki pan, który nalewa do baku, to trzeba temu panu powiedzieć danke schön, arrivederci, ciao bello, i samemu sobie nalać, ponieważ on ta benzyna jest dużo droższa, jeżeli ten pan ją nalewa, więc my też staramy się tankować sami na stacjach samoobsługowych. Tankujemy zawsze w poniedziałki albo w niedzielę, bo wtedy jest najtaniej, zauważyliśmy. Najdrożej jest w piątek i w sobotę, wtedy jest zawsze dużo droższa benzyna, ropa i wszystko. Tankujemy do pełna. Jeżeli widzimy, że cena jest dobra i przyzwoita, to lecimy do pełna, ponieważ ceny paliw się cały czas zmieniają, więc jeżeli jest dobra cena, to trzeba ją łapać i zatankować do pełna. Można dużo zaoszczędzić. Jak jest dziękuję po włosku? Grazie. Grazie, grazie, signore. Kolejnym punktem w temacie dalej motoryzacji jest to, że omijamy płatne drogi, omijamy autostrady, używamy zawsze do nawigacji Google Maps i tam jest taka opcja unikaj opłat. Zawsze ją klikamy, no i wtedy jedziemy drogami, które nie są płatne. A w dużych miastach używamy rowera i to jest punkt dziewiąty. Nie używamy komunikacji miejskiej, nie płacimy za metro, bilety autobusowe, tramwajowe i tak dalej, taksówki. Mamy nasze malutkie składaczki kupione za 100 zł na Allegro. One się spisują fantastycznie. No i jeździmy po mieście, zwiedzamy z rowerem. To jest dużo, dużo przyjemniejsze. Jeżeli się ma malutki rower, to można wszędzie wjechać. Mniej nogi bolą, szybciej można zwiedzić miasto, zobaczyć więcej. Więc mamy rowerki. Kolejnym ostatnim dziesiątym punktem jest woda, to znaczy nie płacimy za wodę. Nie. Wyjątkiem jest czasami woda pitna, jeśli wiemy, że nie da się jej pić, ale taka zwykła woda, użytkowa woda, że tak powiem, tankujemy ją zawsze za darmo. Zawsze gdzieś w mieście czy poza miastem są takie miejsca, gdzie tą wodę można zatankować. Najczęściej w naszym wypadku są to stacje benzynowe. Gdzieś tam odnajdujemy kranik, czasami są one niewidoczne, ale rzadko się zdarza, żeby ich nie było. Jeśli widzimy taki punkt, w którym jest kranik, ale trzeba płacić za tą wodę, bo zdarzają się takie stacje kamperowe na przykład, odjeżdżamy, nie tankujemy, bo ta woda zawsze gdzieś za darmo będzie. Na wielu stacjach właśnie takich kamperowych, gdzie jest taki znak kampera, jest możliwość za darmo pobrania tej wody. Na wszystkich stacjach Circle w Łotwie, na Litwie i w Estonii były takie szafeczki, takie specjalne, gdzie można dopompować sobie koło i nalać wody.
No i tutaj w Finlandii też są na innych stacjach, inaczej się stacje nazywają, ale są takie szafeczki. Także zawsze gdzieś ją znajdujemy, jeśli nie, no to są różnego rodzaju pompy i inne miejsca. Także woda jest na szczęście za darmo. Pompy to, Kaci, chodzi o takie pompy na rynku, czasem w jakichś małych miejscowościach. Jest taka pompa, no, albo tak kranik. Nie. Jaką pompę? No tak, ale nie na rynku, bo na rynek nie wjedziemy. No ale można iść z baniakiem, byłem, byliśmy tak kiedyś. No to tyle. Woda jest za darmo i jest w całej Europie wody za darmo. Nigdy nie płaciliśmy jeszcze za wodę. To tyle. Tyle naszych porad. Tak, chcę jeszcze na do widzenia Wam powiedzieć, że my mamy mniej więcej, nasz budżet miesięczny wynosi 1000 euro i jest to budżet, którym płacimy właśnie za benzynę, za jakieś tam ewentualne opłaty, winiety i tak dalej. Za jedzenie oczywiście, za czasami jakieś wszystko, życie po prostu. I tak dalej. I prowadzimy sobie budżet, tak jak Michał Szafrański wszystkich uczy, mamy budżet domowy, to jest nasza kopertka, gdzie zbieramy rachunki. Paragony. I pod koniec miesiąca robimy sobie spis, sprawdzamy, gdzie ta kasa wędruje, także wiemy, co się w naszym budżecie dzieje i dzięki temu stać nas na różne inne przyjemności, na przykład na sok ze świeżych pomarańczy. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was, dziękujemy serdecznie za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że Wam się przydadzą nasze doświadczenia. Kto z Was nie subskrybuje tego kanału, to bardzo chętnie proszę teraz nacisnąć przycisk subskrybuj, żebyśmy byli na bieżąco, żebyś Ty był na bieżąco z naszymi filmami. Zachęcamy też do pozostawienia komentarza. Tak, albo była. Była też może cisnąć. Dzięki, trzymajcie się. Pa.